zła sztuka. Buongiorno, ciao, bella. Marta. Marta, Monika, come stai? Bene, grazie. A ty mówisz po włosku? Tak. Aj, no to możemy całą audycję po włosku zrobić. Bo mam dzisiaj gościa dla państwa. Serdecznie witam, Marta Król z tej strony, Niezła Sztuka. Pierwszy odcinek Niezłej Sztuki, a w niej niesamowita osoba. Udało mi się zaprosić aktorkę, reżyserkę, performerkę, piosenkarkę, multiinstrumentalistkę, piosenkarkę, już mówiłam, nauczycielkę też języka angielskiego, podróżniczkę. I raz byłam reporterką. I reporterkę, czyli po prostu kobietę, która ma tak bardzo dużo wspaniałych talentów. Monika Mariotti jest moim gościem. Jestem zaszczycona, że jestem pierwszym gościem. Monika, ty w ilu językach mówisz? W 6 mogę się komunikować, w 4 językach mówię bardzo dobrze, a po francusku daję sobie radę, a po niemiecku to rozumiem, ale nie mam zamiaru w ogóle się tego uczyć. Czyli jest rosyjski, francuski... Rosyjski, znaczy włoski i polski, tak. Rosyjski, angielski i w tych językach dobrze mówię, a potem jest francuski, który nie jest zbyt trudny dla mnie, bo jestem półwłoszką, a i niemiecki, zdałam maturę po niemiecku i jakoś to tam rozumiem, co się dzieje, ale to nie mam zamiaru w tym życiu zgłębiać tego. To niesamowite. A powiedz mi, w jakim języku ty myślisz? Aj, teraz jak jestem w Polsce, myślę po polsku. Po 3-4 dniach we Włoszech zaczynam myśleć po włosku i znowu z powrotem to samo. Jak jestem na Syberii, to po 3-4 dniach znowu zaczynam myśleć po rosyjsku. To niesamowite. A powiedz mi, czy to jest tak, że ten język też ma wpływ na twoje zachowanie? Znaczy, jak zaczynasz myśleć po rosyjsku, to stajesz się bardziej Rosjanką? Bardzo dobre pytanie. I tak, jak najbardziej. Każdy język ma swoje brzmienia, swój dźwięk i swój sposób przekazywania emocji. Mhm. Nie ma szans, żebym zrobiła włoską awanturę po rosyjsku. Po prostu to nie wychodzi. A jak się kłócisz po włosku? Możesz troszkę zaprezentować. Ja bardzo lubię... Ale muszę się oddalić od mikrofonu. Dobrze, oddal się. Te l'ho detto mille volte di non fare queste cose, mannaggia te, ma perché non mi stai mai a sentire, mannaggia! Smettila di fare così! O Boże. Powiedz mi, a co ty powiedziałaś? Czy to powiedziałam ci wiele razy, że nie możesz takich rzeczy robić. Mm-hmm. Powtarzam ci to cały czas. Powiedziałam, że już nie możesz tak postępować. Okej. Okay. Niesamowite. Monika, bo to jest rzeczywiście niezwykłe, że jesteś aktorką przede wszystkim. Czy właśnie masz coś takiego, ja wiem, jak mnie ktoś pyta na przykład, czy ty jesteś aktorką, czy może dziennikarką, a tworzysz fundację, mamą. Ja mówię, no każdym jestem, tak? Też tak masz? Czy... Tak, jestem wielofunkcyjna. Są ludzie, którzy mają jeden zawód i tego się trzymają. Ja na przykład bardzo, oni są moją inspiracją, bo na przykład pracuję z muzykiem, z Michałem Lamża, który zaczął grać, jak miał 7 lat i od tego momentu... Tylko gra. Okej, ale jest w tym świetny, tak? Tak, jestem świetny i mi się wydaje, że są takie dwa rodzaje właśnie ludzi, że są ci, którzy szlifują do końca życia jedną dziedzinę i są coraz lepsi w tym, a są ludzie, którzy potrafią wiele rzeczy robić, może nie dojdą do sedna tego, tak? No bo umówmy się, że to jest dyscyplina Shaolin buddyjska, żeby zrobić jedną rzecz, a dobrze, zawsze nas uczą, że trzeba robić jedno, a dobrze. Ja na przykład miałam przez wiele lat taki problem, że mówię, no dobrze, ale nie mogę się definiować, czy jestem aktorką, czy jestem wokalistką, czy jestem reporterką, co ja w ogóle robię, tak? Znaczy nie możesz, ale ktoś ci chce, żebyś się zdefiniowała, tak? Tak, o to ci chodzi, tak, jak to ktoś, oczekiwanie, tak? Tak, jak ktoś chce wiedzieć, czy ja się czuję bardziej Polką, czy Włoszką. Tak. Nie jest to do zdefiniowania. To jest niemożliwe i uważam, że postanowiłam znaleźć swoją tożsamość pośród Czyli balansujesz, tak? Tak, tak. Jesteś sobą. Tak, jesteś niepowtarzalny. Jestem sobą i ja akurat w tym momencie, już w tych latach, jestem nudnym przykładem, bo jestem tylko pół Polką, pół Włoszką, a teraz dzieci i młodzież przecież są 1/4 z Chin, 1/4 ze Szwajcarii. Pracowałam niedawno z operatorem, który uczył się w Łodzi, ma ojca Japończyka, a matkę Kanadyjkę.
i mówi tam w kilku językach i wygląda niesamowicie, więc rzeczywiście masz rację, jest coś takiego. Tak. Ale to jest super, że coraz więcej jest i takich ludzi, dzieci w Polsce, mam nadzieję, że też jakby się otwieramy. Uważam, że to bardzo otwiera umysł, podróże, języki. Ja w spektaklu przecież mówię, że jest takie zdanie, którym mówię, wierna swojej idei, że na tym sztucznie podzielonym granicami świecie jedynym prawdziwym paszportem jest język. Tak. Kończę tam filologię rosyjską i idę dalej. Ale naprawdę prawdziwy paszport w życiu to jest język, to nie dokument. Tak, bo to jest to, czym się posługujemy, tak? Tak. Że jesteśmy w stanie się komunikować z drugim człowiekiem. Ludzie są najważniejsi, no. Właśnie uczą nas, żeby się bać ludzi, a ja cały czas właśnie promuję to, żeby się nie bać ludzi. Słuchaj, mam nadzieję, że nie ma tak dużo ludzi, którzy się tego uczą, którzy uczą nas, żeby się bać. Znaczy jest rzeczywiście taka narracja, ale... Myślę, że trochę jest, ale właśnie nie wolno się bać. Ludzie są od tego, żeby... My jesteśmy od tego, żeby się komunikować, wymieniać się doświadczeniami, językami, emocjami w ogóle. Żeby być w relacji. Tak, cały czas. Nie da się bez tego żyć. Cały czas. A powiedz mi, Monika, bo spektakl, który ostatnio stworzyłaś, ja widziałam, zresztą byłam na premierze, Szaman, spektakl reporterski. Tak. Bardzo serdecznie Państwu polecam zobaczenie tego spektaklu. Będziecie to jeszcze grali w najbliższym czasie, nie wiadomo. Nie wiadomo, ale w pandemicznych czasach też będziemy się starać grać i są widzowie. Są widzowie, to jest najważniejsze. Tak. I Teatr Warszawy. I chciałam Cię zapytać o ten spektakl. Znaczy, on zrobił na mnie niesamowite wrażenie przede wszystkim dlatego, że opowiadasz tam swoją osobistą historię. Nie wiedziałam o tym. Znaczy, przyszłam, o dobra, zobaczymy, co tam Monika będzie robiła fajnego. I to bardzo mnie dotknęło. Znaczy, ty, jak to się stało, że ty pomyślałaś, że chcesz tą historię swoją opowiedzieć? Nie chcę za bardzo zdradzać ludziom, ale myślę, że to też nie jest aż... Myślę, że trzeba, że nawet gdybym ci teraz opowiedziała historię, a potem byś zobaczyła spektakl, to i tak to by zrobiła wrażenie. No to możemy powiedzieć, tak? Tak, możemy. O czym to jest, bo to bardzo mnie dotknęło, znaczy, że ty opowiadasz tam swoją historię i w pewnym momencie ja się orientuję, że to jest twoja historia, Moniki. No tak, znaczy dobrze powiedziałeś, że spektakl, szaman spektakl reporterski, to jest pełny tytuł tego przedstawienia, że to nie tylko szaman, tak jak wiele ludzi myśli. Taką ma to formę, prawda? Tak, bo to jest, i to jest bardzo trudne ogólnie połączyć magię teatru z twardymi faktami reportażu, ponieważ magia teatru jest i jednocześnie i silna, jak widz wchodzi w tę magię i w ten kod, który ma już ponad 2000 lat, ale jak wchodzą fakty, reportaż albo na ekranie są wyświetlane filmy. To się można odłączyć, tak? Tak, można się odłączyć, wyjść. Bo po prostu mówisz, o Boże, to jest prawda, a ja przecież tak oglądałem i byłem w takiej fajnej magii teatru, no i to jest bardzo... To było takie przyjemne i magiczne, tak? Tak, i nagle historia, fakt... która mnie nie dotyczy, a tu nagle jest, kurczę, to się chyba wydarzyło naprawdę i to dotyczy tej osoby, która jest w tym momencie na scenie i ona się w jakimś sensie spowiada przede mną. Dokładnie, dokładnie. I to jest tak, to po pierwsze nie mogłoby powstać bez Aruna Milcarza, bo to z nim stworzyliśmy. On powiedzmy jest... tylko parę słów o Arunie. Arun Milcarz jest pisarzem. Podróżnikiem. Podróżnikiem bardzo, tak. Wygrał nawet nagrodę Kolosy. No bo zrobił całą Afrykę w klapkach przez 2 miesiące. No to jest jednych naprawdę... klapkach chyba zmienia. Nie, chyba nie zmieniał właśnie. Znam go dobrze i to ciekawa jest... Ciekawa jestem, jak stopy jego wyglądają. Bardzo... Bardzo, bardzo odważny podróżnik naprawdę i który też promuje wchodzenie w relacje z ludźmi, więc on pracował z tymi ludźmi. On pojechał na Syberię do Buriacji, do tego szamana, do którego ja pojechałam, tylko 6 lat wcześniej. A ja 6 lat wcześniej, kiedy on pojechał, jeszcze mieszkałam we Włoszech, więc ja nawet nie wiedziałam, że on istnieje na tym świecie. Kiedy przyjechałam do Polski 11 lat temu, po roku pojechałam do Buriacji, ale żeby dojechać do Buriacji, musiałam jakoś wiedzieć, w jakim kawałku stepu mógłby, bo to jest step. Tak, bo tam, ale co, tam nie działa Google Maps, czy jakieś... Nie, nie ma czegoś takiego, tam jest step. Tam jest step i koniec, więc nie ma coś takiego, że nawigacja ci pokazuje, nie. Szaman mieszka tutaj, albo jakiś adres. Nie ma. To jak to jak znaleźć szamana? Taki krótki poradnik. Czym jest najlepszym GPS?
ludzie. Pytać. Tak, pytać. I znać języki w związku z tym, tak. Tak, myślę, że bez języka rosyjskiego nigdy bym tam nie dała sobie rady, albo bym pojechała raz i bym wróciła i koniec. Jak ja tam pojechałam, jak wróciłam z Buriacji pierwszy raz, po prostu zadzwoniłam do kolegi Aruna, nie wiedziałam, że to jest kolega Aruna, i Arun akurat był przy tym, blisko niego, i wziął telefon, zabrał mu, powiedział: czy ty jesteś tą dziewczyną, która sama pojechała do Buriacji, do tego szamana? Ja mówię: tak, no to cześć, nie? No to chyba musimy się spotkać. I mówi: spotykamy się na Woodstocku. Ja mówię: nie, ale ja jutro mam samolot do Włoch. Nie, nie lecisz, jedziesz na Woodstock. I on tak był zdecydowany. Dlaczego na Woodstocku? Bo on akurat tam jechał. Bo on akurat tam jechał. Bo więc było wygodnie. Zamiast pojechać za tobą do Włoch, to cię zabrał na Woodstock. No tak, ale fakt jest taki, że ja też lubię tą muzykę i okay. Woodstock, więc powiedziałam: dobra. I odmówiłam ten samolot, okay. ten, i pojechałam na Woodstock, i tam się poznaliśmy, ale to było 9 lat temu. Mhm. Więc a ten spektakl kiedy powstał dopiero teraz, bo ja... Teraz to znaczy, jak się zaczęła pandemia, czy 16 września głowie? Była premiera, 2020. Ale kiedy zaczął powstawać w twojej głowie? 3 lata temu może. Okay, okay. 3 lata temu, ale ja nie miałam żadnego zamiaru się podzielić swoją historią. A teraz zapraszamy na kawałek muzyki. Niezła sztuka. Wracamy do naszej rozmowy. Niezła sztuka. Marta Król przed mikrofonem. I mój pierwszy gość, Monika Mariotti. Cześć, Monika. Cześć. Słuchaj, Monika. Monika opowiadała nam przed chwilą historię tego, jak trafiła na swoją historię, właściwie swoją prywatną historię, i jak co doprowadziło do tego, że chciała ją opowiedzieć. Monika, możesz trochę o tym powiedzieć? Tak. Tak jak... Ja nie miałam zamiaru o tym powiedzieć. Jak zaczęliśmy pisać razem z Arunem ten spektakl, to wychodziły takie dosyć banalne rzeczy o szamanizmie. Ale potem pod wpływem też Adama Sajnuka, który mi pomógł reżysera bardzo, tego spektaklu. Tak, no tak jakby pomógł mi bardzo. Czy współreżysera. Tak. To on mi powiedział: Monika, albo powiesz to na 100%, albo robisz to na pół gwizdka i to nie będzie miało tego samego efektu. Więc musiałam się otworzyć, więc musiałam powiedzieć o korzeniach. Podjąć decyzję. Podjąć tak? decyzję, tak. To oznaczało powiedzieć o mojej rodzinie. Imiona, nazwiska, daty. To jest bardzo, bardzo tak jakby osobiste, ale udało nam się to stworzyć taką formę, która, zaraz powiem o efekcie tego spektaklu, ale ogólnie zrozumiałam, 9 lat jeżdżę tam, co roku, od 9 lat. O tej samej porze? Nie, różne. Okay. Do tego szamana? Do tego szamana. I tam się nauczyłam pewnych rzeczy, czyli że nasze korzenie są ważne. Ja miałam, szukałam swojej babci tu w Polsce. Się dowiedziałam bardzo późno, że losy mojej mamy były inne. No i zrozumiałam dzięki tej filozofii szamanizmu, że jak to bardzo jest ważne, żeby się zakorzenić i żeby wiedzieć, skąd się jest, żeby potem iść dalej w poznać swoich przodków, tak? Jest bardzo ważne i tak naprawdę w tym kraju, w Polsce, gdzie były dwie wojny, znaczy wojna i wojny światowe, i no i naprawdę było ciężko, tutaj to już w ogóle jest jeszcze ważniejsze, żeby poznać naszych przodków. Ja w tym spektaklu mówię o tym otwarcie, przedstawiam swoją historię, przedstawiam dwa newralgiczne punkty tego spektaklu, czyli poszukiwanie korzeni i mój wypadek. To one są tak jakby, to są te wydarzenia, kiedy coś takiego się wydarza, że masz wypadek i śpiączkę i nagle wiesz, że jest twoje korzenie... Jest to jakiś punkt przełomowy, tak? W tak, życiu, przełomowy. W którym zadajesz sobie jakieś pytania i to było tak dla ciebie. Tak, i to są pytania, które nawet na terapii, normalnie na psychoterapii, to nie dostaniesz odpowiedzi, to są inne rzeczy. To jest fizyka kwantowa może na zachodzie, nie? A tam w Buriacji ludzie mówią o tym codziennie, mówią o śmierci codziennie. Nie boją się tego. Mają nawet dowcipy w ogóle na ten temat. Ale to powiedz mi, jak to było z tą babcią? Znaczy, tam jest taka historia, że... Że ty szukałaś babci. I tak, ja szukałam Ponieważ twoja mama... No tak, znaczy ja całej historii bym nie powiedziała, bo naprawdę tam te zwroty akcji, które są w szamanie, to jednak one zaskakują widza. Jasne. Ale na pewno można powiedzieć, że ja się urodziłam we Włoszech.
Mieszkałam tam 33 lata, przyjechałam do Polski, potem pojechałam do Buriacji, potem przyjechałam znowu do Polski i nagle po tych podróżach całe moje drzewo genealogiczne się złożyło, okay, tam gdzie mogło oczywiście. Mm-hmm. I od tego momentu zrozumiałam, że ja jednak jestem wschodnią kobietą, nawet jeśli wyglądam jak Włoszka, ale moja mentalność jest raczej wschodnia. Mm-hmm. A mój sposób ruszania się, mój uśmiech, to wszystko to rzeczywiście, to jest bycie, włoskie. Tak? Mm-hmm. Także dużo bym nie zdradziła, ale mogę powiedzieć, że ludzie wychodzą z tego spektaklu właśnie nie z moją historią, tylko bardziej zaczynają myśleć o sobie i tak, o swoich przodkach. Mhm. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo to znaczy, że udało nam się nie robić coming outu, tylko po prostu, żeby opowiadać moją historię i ktoś wyjdzie i mówi, o, to sobie opowiedziała genialna swoją historię. Genialna historia, no i tyle, nie? Tak, rozumiem. A nikt nie wychodzi z tym, że myślą o mojej babci, tylko każdy zaczyna myśleć o swojej. Czy wiesz co, dla mnie też taka myśl była po tym spektaklu, którą cały czas sobie noszę, ale jeszcze z tym nie zrobiłam czegoś, co jest też znakiem, że powinnam coś z tym zrobić, żeby zacząć nagrywać swoją mamę, te osoby, które żyją, tak, które mogą powiedzieć historię, tak, to co pamiętają, dla moich dzieci, dla ich dzieci. Dokładnie. Że wjeżdżę do mojej mamy i ona coś mówi, a ja przecież mogę postawić, teraz jest to taki prosty telefon i nagrać to, co mówi. I myślę, że to jest bardzo ważne, co się wynosi z tego spektaklu, tak? Bo to są nasze korzenie, to jest coś, co nas buduje. Dobrze powiedziałaś, że to robisz dla swoich dzieci. Tak. No ja to jest najważniejsze. Jestem jakimś tam, wiesz, punktem przechodnim. Oczywiście. Tak? Idziemy dalej. Nie? To jest ważne. Ludzie o tym nie myślą na co dzień, bo tak jak mówi szaman, jesteśmy wszyscy bardzo zajęci, żeby patrzeć na naszą świetlaną przyszłość, zapominamy o tym, że jesteśmy tylko czubkiem góry lodowej. Chociaż my w Polsce bardzo się trzymamy tej przyszłości i tak aż czasem za bardzo. Znaczy w inny sposób. To znaczy, że nawet nie myślimy o przodkach, ale o tym cierpieniu, o tym, że chodzimy po cmentarzu. Ale przeszłość jest też indywidualna. Jest gdyby każdy ważne. Wiedział, na czym stoi i był spokojny ze swoimi korzeniami, to nie byłoby prawdopodobnie też tej przeszłości, ani teraźniejszości takiej ciężkiej, bo musi być, wszyscy musimy cierpieć razem. No nie, nigdzie nie jest tak napisane. Nie, no absolutnie. Poza tym wydaje mi się, że to jest jakaś nieodzowna część życia. Napij się herbaty, bo widzę, że jak najbardziej. Że to jest taka część życia, że jeżeli my nie mamy umocowanych tych korzeni naszych, nie wiemy skąd pochodzimy, to trochę nie wiemy, kim jesteśmy. No powierzchownie jesteśmy, nie? I ciężko nam iść do przodu, prawda? I myślę, że to jest rzeczywiście bardzo ważny temat, który wy poruszacie w tym spektaklu. Ja pozwolę sobie przeczytać tutaj taki fragment twojego wpisu, który znalazłam na twoim wallu na Facebooku. 10 lat temu w Ulan Bator poszłam do kobiety, która uczyła mnie Urtyndu, czyli mongolskiego long singingu. Krzyczałyśmy bardziej wyłyśmy przez okno jak wilczyce. I nikt się tym nie przejmował. W końcu pomyślałam, dla nich to jak dla Włochów śpiewać volare pod prysznicem. Normalka. Po lekcji słonej herbatce z mlekiem i domowej słodko-kwaśnej śmietance kobieta otworzyła dla mnie swoją szafę i pokazała mi delikatnym gestem dłoni swoimi łagodnymi, skośnymi oczami, żebym się częstowała, przymierzała, bawiła jej garderobą. Tego sierpniowego dnia w Ulan Bator, w jakimś bloku na końcu świata, tuż za którym otwierał się bezkresny step, wskoczyłam w złote suknie i miałam na imię Ayuna. Bardzo mi się to podobało. No tak. Powiedz mi, co? Aż się wzruszyłam. Ayuna. Ayuna, znaczy to jest przepiękne imię. Ayuna to jest moje ulubione buriackie imię, które oznacza albo umysł, albo turkus. I to jest też imię szamanki, która była przy wielu rytuałach, jak byłam w Buriacji. Cudowna kobieta, więc tak jakoś mi... To jest takie twoje drugie imię. Tak, mhm. Tak to czuję. Ja w ogóle jak jestem tam, to czuję, że jestem w jakimś drugim moim domu, a jak ludzie się pytają, czy tęsknię za Włochami, to moja odpowiedź jest zawsze nie. Chociaż oczywiście, że wracam i sobie leżę na plaży, jem owoce morza i piję sobie biały metal. To jest niesamowite. Mam wrażenie, że ty żyjesz, wiesz, życiami kilkunastu osób. Ja nie odmawiam. Czerpiesz najlepsze rzeczy z różnych kultur. Najpiękniejsze to, co zrozumiałam, to jest zaakceptowałam każdą swoją barwę. Mhm. A kiedyś, jak przyjechałam tutaj, chciałam być Polką za wszelką cenę, żeby się z wami... Zbratać, być razem. A okazało się, że nic nie muszę. Jezu, że zawsze byłam swoja. Przecież w telewizji jeszcze nigdy nie grałam cudzoziemki.
Grasz Polki zawsze? Zawsze gram Polki. A przecież słychać, że mam troszeczkę... A oczywiście, jak się uczy tekstu, no to wiadomo, to co ty robisz wtedy, że się pozbywasz tego, co nagle... A nie wiem, co robię. Coś tam się... Dyscyplinuję po prostu jak żołnierz. No masz taki talent. I słuch, tak? Prawda? Bo to jest słuch. To jest ten muzyczny też. Każdy dwujęzyczny czy trójjęzyczny dziecko ma słuch. Niemożliwe, żeby nie mieć. Bo jak masz... Jeszcze do tego, gdybym była pół Włoszką, pół francuską albo pół Hiszpanką... Ale tak, to nie, to łapie wszystko. Niesamowita historia, bardzo barwna postać u mnie dzisiaj. Monika Mariotti, aktorka, artystka tak naprawdę, pełną parą, kobieta petarda, którą bardzo cieszę się, że odwiedziła dzisiaj nas tutaj. Za chwilę wrócimy do rozmowy, zapraszam na przerywnik muzyczny. Niezła sztuka. Jak to, Monika? Jak się czujesz? Bardzo dobrze i bardzo, bardzo się cieszę, że jestem tutaj z tobą, bo... Fajnie. Mój pierwszy po prostu podcast i audycja. No i jeszcze z tobą. No, my się już poznałyśmy. No, gdzie myśmy się poznały? No właśnie na planie liftingu serialu. Lifting, tak, był taki serial, słuchajcie, internetowy. Tak, gdzie grałyśmy kobiety totalnie w botoksie i w silikonu. Tak, ja miałam takie powiększone piersi i miałam takie podciągnięte, ty też tak miałaś? Miałam takie gumki, że miałyśmy podciągnięte skóry, twarzy i wyglądałyśmy naprawdę, no nie wiem, z 10 lat młodzi. Chociaż i tak wyglądamy super młodo, więc ale wtedy miałyśmy powiększone i make-up i wyglądaliśmy niesamowicie. I rzeczywiście ja grałam na przykład taką bohaterkę, tu chwilkę tylko powiem, że to była ofiara operacji plastycznych. Tak, a ja byłam pielęgniarką w tej klinice. Jakoś taką zabójczynią, ja nie wiem, latałaś ze strzykawą wielką, żeby botox wszystkim... To było fajne. To było strasznie fajne doświadczenie, bardzo lubię, bo Martin, taki polsko-szwedzki reżyser, był reżyserem tego. I ty tam zaśpiewałaś czołówkę, znaczy piosenkę z czołówki. Pamiętam, że na początku ktoś inny miał to śpiewać, A ja napisałam tekst po hiszpańsku i to zaśpiewałam. To było po hiszpańsku. Tak, oczywiście. A, bo to był tekst na podstawie sztuki... Dla Almodovara. Dla Almodovara. Tak. Jejku, to była świetna praca i to jest na razie projekt jeszcze zamrożony i mam nadzieję, że on wróci. No, może. Ale powiedz mi taką rzecz. I Smolik napisał do tego muzykę, tak? Tak, tak. I pamiętasz, jak ty to śpiewałaś? Ja pamiętam. Jejku, to było genialne. Było trochę po angielsku i trochę po hiszpańsku. I to była muzyka taka mocna. Napisaliśmy po prostu tu i teraz. Monika, powiedz mi, jak to jest... Jejku, no ja, wiesz, jesteśmy koleżankami po fachu, tak? Tak. I bycie artystą w dzisiejszych czasach, czy to chyba nie jest taka łatwa rzecz. Znaczy ja mam wrażenie, że niektórzy politycy na przykład mówią, że my jesteśmy bandą darmozjadów, nie? Takie rzeczy słyszymy. I różne inne, że w ogóle powinniśmy za miskę ryżu pracować, nie narzekać. I powiedz mi, jak to jest być artystą w tych czasach tutaj w Polsce? No właśnie, teraz jest trochę ciężej, bo ja powiem tak, że jak przyjechałam tutaj, to było wiele lepiej niż we Włoszech. A tutaj wiadomo, że Polacy narzekają, to jest w ich naturze. A dlaczego było lepiej niż we Włoszech, bo co? Na przykład mężczyźni są może, nie wiem. Nie, znaczy, dla aktorki. Szowinizm jest we Włoszech wszędzie bardzo mocny, więc tu akurat jesteśmy przyzwyczajone do tego i ten, ale i oczywiście się nie zgadzamy, więc dla nas była to duża walka we Włoszech, a tutaj ja nie widziałam tego aż tak mocno, chociaż jest. Po prostu, nie wiem, we Włoszech czekasz 6 miesięcy na to, żeby ktoś ci zapłacił za spektakl zagrany w lutym, to dostaniesz... Naprawdę jest tam gorzej niż tu? Tak, jest naprawdę gorzej. Czyli jak tu czekam 3 miesiące, to nie powinnam narzekać. Nie, to nie jest Ameryka, to absolutnie to nie jest. To bo może państwo nie wiedzą, że rzeczywiście jest garstka ludzi, aktorów, czy artystów, którzy rzeczywiście mogą więcej zarabiać i to jest super. Ja absolutnie tak uważam, że tak powinno być, ale rzeczywiście większość moich znajomych, przyjaciół po szkole radzi sobie jak może, ale to nie jest jakieś takie super, super. No powiem szczerze, że wiele z tych osób przerzuciło się na biznes i mówią, wow, nareszcie mogę zapłacić za mieszkanie, pójść do restauracji, nie? I tak, to prawda. Ja myślę, że też problem jest w teatrach w tym momencie, no bo w tym momencie pandemicznym wiadomo, że teatry mogą być pozamykane. Ja grałam zawsze, miałam zawsze full. Jak grałam... Full ludzi, tak, ale teraz ostatni raz zagrałam Szamana dla 6 osób i powiem wam,
że to było... Trudne doświadczenie? No, metafizyczne aż. Ale siedzieli w maseczkach i też miałeś wrażenie, że to jest jakiś rodzaj, co? Dlaczego trudne? Że... No, trudne nie dlatego, że z maseczki, tylko dlatego, że ten spektakl jest bardzo mocny, jest dużo muzyki, dużo świateł. To dużo jest, twoich emocji. Dużo moich emocji, a z drugiej strony masz 6 osób, okay. Ale tak naprawdę te 6 osób, myślę, że, nie myślę, tylko wiem, poczuły się, jakby coś było tak specjalnie dla nich, tak, jak jakiś taki prezent na Boże Narodzenie, nie? Że ktoś mi zrobił taką niespodziankę, więc było też piękne, że z 6 ludźmi potem rozmawialiśmy okay. we foyer. Czyli mieliście jakieś wspólne przeżycie, prawda? Tak. No bo teatr ma tą magię w sobie, że dzieje się tu i teraz. To było performatywne, tak bym powiedziała. Fantastycznie, okay. Ale no, jest teraz ciężko, trzeba płynąć w tym. Ja podczas pierwszego lockdownu w marcu nauczyłam się dużo medytacji, dużo... No właśnie, jak sobie radzisz z tym lockdownem? Czyli w ogóle takiego balansu, tak? Ze swojego resetu. Nie można się poddać temu, co się dzieje, bo to jest bardzo mocne. A powiedz mi, co ty robisz? Znaczy, bo ja rzeczywiście podczas tej pandemii różnych rzeczy związanych z ilością informacji, które napływają i nauczyłam się w pewnym momencie odcinać od tego, bo rzeczywiście to gdzieś wpływa na psychikę. Brak pracy, nie wiadomo jakie perspektywy, no jest taka atmosfera apokaliptyczna. Mhm. Wrażliwe osoby to bardzo szybko w to wchodzą. Bardzo. I powiem ci, że pomyślałam sobie, kurczę, brakuje mi trochę jakichś takich technik relaksacyjnych. Jakoś tak w szkole to olewałam takie zajęcia, bo myślałam sobie, co ja sobie poradzę, moja psychika to w ogóle spoko. I nagle poczułam jakieś duszności. Mówię, Jezu, nie, moje serce bije, Boże, moja mama, mhm. stan przedzawałowy. Nie, to wszystko emocje, znaczy jestem nie, o tym przekonany. Jest... I powiedz mi, czy ty masz jakieś na przykład takie swoje sposoby wyciszania się, resetowania? Tak, wyłączam telefon. Okay, wyłączam ale komputer. Wyłączasz wieczorem, czy wyłączasz na cały dzień, czy wyłączasz jeśli na mogę, dni? To nawet na cały dzień, a jeśli nie mogę, to... ale muszę się zmusić, bo ja nie ale będę... Ale informujesz innych, że nie będziesz odbierać? Nie, nie. Wyłączasz? Nie, wyłączam. Ale nawet jak masz jakiś ważny telefon, który czekasz, zawsze są jakieś ważne. Aktorki zawsze czekają na telefon. Raczej wieczorem, nie? Wieczorem, okay. kiedy już ten, na pewno wyłączam. A komputer? To jest trudne. Wszystko. Internet. Wszystko. Wyłączam wszystko. Wow. Zmuszam się, bo jestem uzależniona jak każdy z nas, więc nie będę udawać, że jestem jakimś tutaj buddyjskim tym. Spoko. Ale jestem uzależniona, tylko że po prostu w pewnym momencie tak jak rano się forsuje, żeby się rozciągać i coś czy tam. Czy taką dyscyplinę trochę sobie... To jest jedyny sposób. Mhm. No nie możemy... Dla mnie to dopóki ludzie myślą, że ten świat jakoś się ułoży bez ich udziału i bez ich pracy... Chcesz schudnąć, to musisz robić pewne rzeczy. Chcesz być fit, to musisz robić pewne rzeczy. To jest takie życzeniowe myślenie, tak? I które jakieś naiwne, które niekoniecznie się może wydarzyć. Po prostu wydarzyć, wiem, że należę do świata bardzo wygodnego, że należę do świata zachodniego. Wiem, że należę do takiego świata, który teraz już nawet nie będziemy naciskać na tych telefonach, żeby było tylko tak myślą po prostu aktywnie, żeby nie było niedługo już tak żadnego będzie. Nawet mięśnia w ogóle palca, nie? Żeby nie ruszam palcem. Tak. I właśnie dlatego jesteśmy coraz bardziej leniwi. Leniwi, no senni, tak? Tak? Więc jedyne, co można robić, i akurat Arun Milcarz tutaj jest bardzo dobry, bo on wstaje rano o 5:30, biega, potem idzie na boks, potem wszystko i cały czas ma taką super energię, ale to jest dyscyplinowany przez lata, prawda? Ale to też przez lata on sobie wyrobił. Tak. Podobno ludzie, którzy ćwiczą regularnie, to potem nie mogą przestać, bo to potrzebują, to jest jak narkotyk, bo wydzielają się. No to jest jak narkotyk. No to dla mnie, żeby się relaksować, mówię, medytacja. Ale masz czasem takie chwile, że nie, dzisiaj nie mam siły, po prostu ja nie wstaję z łóżka. Oczywiście. Jem czekoladę i oglądam seriale, to jest moje marzenie. Oczywiście. Które się jakoś nie ziściło. I jem czekoladę, oglądam seriale od rana do wieczora i się pyczę. No gdyby nie było tego, chociaż raz na jakiś czas, to też nie byłoby zdrowe. No właśnie, dobrze, no. Czyli po prostu jakaś taka równowaga, tak? Tak zwany cheat day in English. Cheat day. Kurczę, niesamowite. Monika, a chciałam cię jeszcze zapytać taką rzecz, bo trudno nie odnieść się do tej sytuacji, tego wszystkiego, co się dzieje teraz na ulicach. Nie chcę jakoś wchodzić w tematy polityczne, ale mam takie wrażenie, że polityka sama wchodzi w nasze życie i że nie da się o tym nie mówić. I chciałam cię zapytać, nawet nie o twoje poglądy, chociaż oczywiście one są ciekawe, tylko... Bo ja mam takie wrażenie, że w ostatnim czasie jest duża zmiana, przynajmniej w Polsce, w świadomości społeczeństwa, że kobiety no po prostu stają się coraz silniejsze, nawet one zawsze były silne, ale że jakby odkrywają, że nie muszą się wstydzić, że mogą wyjść na ulicę, że mogą powiedzieć brzydkie słowo,
w końcu. Wiesz, no, i jakby to jest... Jak ty to czujesz? Znaczy, czy masz takie poczucie, że jakaś taka energia kobieca... Ja muszę najpierw powiedzieć jedną rzecz. Ja się wychowałam 33 lata we Włoszech. Okej. Okay. To jest bardzo ważne. Co to znaczy? To oznacza, że odkąd się urodziłam, nigdy nie zmagałam się z problemem LGBT, mhm, aborcji, ani rasizmu. Ja rozumiem, się nigdy w ogóle z tym nie zmagałam, nie więc ja tematów nie znam. Mhm. Jako dziecko, jeśli nauczymy dziecko, że po prostu nie ma takiego problemu, mhm, to dziecko po prostu nawet o tym nie myśli. Okay. I ja nigdy o tym nie myślałam, bo aborcja została zniesiona, jak w sensie zakaz aborcji, już nie było zakazu aborcji, okay, w 78 w Włoszech. Mhm. Ja miałam 2 lata wtedy. Rozumiem. Więc ten, jak przyjechałaś tutaj, dopiero usłyszałaś te słowa. Tak? W ogóle coś, mhm, takiego może być. A LGBT to znowu to samo. Dla mnie mam znajomych w ogóle z różnych orientacji seksualnych od dzieciństwa i nigdy się nawet tym nie przejmowałam. Nie zastanawiała się. Tak. Sama, mhm, jestem pół na pół, więc też się nie... Muszę powiedzieć, że tutaj... ja się nie boję w ogóle mówić to, co myślę, ale jest trudno, jest zamknięte tutaj, mhm, społeczeństwo, a jednocześnie jest taki potencjał w tym społeczeństwie polskim. No właśnie, to powiedz coś o tym potencjale, bo wydaje mi się, że my trochę mało wiemy, bo my tak się od środka krytykujemy i w ogóle bardzo, jesteśmy bardzo mocno. Ja... I te kobiety w Polsce, wiesz, one wszystkie, o Jezu, mam tu brzuszek, o Jezu, tu nie mogę, jestem brzydka, a tu... Mm. A się okazuje, że gdzieś wyjeżdżamy i wszyscy mówią Polki. Polki najpiękniejsze... Polki, pol Włoszki, najpiękniejsze kobiety. Nie, Polki najpiękniejsze kobiety na świecie. Dobrze. Jak Włoch przyjeżdża tutaj, po prostu szaleje. Już nic nie rozumie, co się dzieje, więc po pierwsze, Polki są piękne. Po drugie, są bardzo stanowcze. One są... Nie ma czegoś takiego. Dlaczego nie działa para mężczyzna, Włoch, Polka, mhm, kobieta? Dlaczego nie działa? No nie działa. No, nie dlaczego? Działa? Nie znasz... No oczywiście, że nie działa. To nie znam pary. Nie działa? Para, która działa, to jest ona Włoszka... On Polak. On Polak. Aha. Nie, tak, dobrze mówię. Ona Włoszka, on Polak. To działa. Okej. Okay. Tak? Dlatego, że Włoszka czuje się, że może robić więcej. No bo szowinizm we Włoszech, aha, jest o wiele większy niż tutaj. Czyli sam mężczyzna jest pod pantoflem, tak? Trochę. Tak. Mhm. A tutaj nagle jest... Facet stawia granice. Facet po prostu, ale też pomaga, jest obecny, nie siedzi już... Czekaj, to jest bardzo ważna informacja, bo mężczyźni w Polsce mogą się nie czuć zbyt komfortowo w ostatnim czasie, bo jakoś kobiety nie, mówią... Ja uważam, że mężczyźni... Z facetami nie jest tak źle. Ja kocham polskich mężczyzn, uważam, że to jest super. To bardzo ale uważam, że bardzo, bardzo tak naprawdę... Ja nie mówię, że wszyscy, błagam, nie generalizujmy, wiadomo, bo naprawdę to jest bardzo ten... Ale pewien poziom. Ale większość ludzi, których poznałam, po prostu mężczyźni są... uważni, biorą udział w sprawach codziennych, wychowaniu domowych, dziecka, wychowaniu dziecka. I to się zmieniło, wydaje mi się, w ostatnim są pokoleniu. Są silni, mówią to, co myślą, są bardzo bezpośredni. Tak? I nie, a Włosi nie? Włosi to... Bo Włosi zawsze mi się dał, ha, ragazza, ciało, mnie tak zaczepiali na ulicy, zawsze taka dumna chodziłam, jak tam jeździłam. No i właśnie, i to jest I właśnie to... Sobie, wow, Polacy mnie tak by nigdy nie zaczepili na ulicy, kurczę. Jakoś dali im poczuć, że jestem tam taka fajna i ładna i w ogóle, a tu w Polsce tak... Oj. No bo Polacy się dopóki wstydzą. Dopóki nie trafiłam na mojego... Wstydzą się? Wstydzą się. Panowie, tutaj jest... nie wstydźcie się. Nie. My kobiety, to jest taki apel mój, my kobiety potrzebujemy, żeby nam mówić, tak, że jesteśmy fajne, piękne, że dzisiaj ładnie wyglądamy. No naprawdę, to jest jak takie podlewanie kwiatka. No, po prostu... Ja tak uważam. No, mężczyźni, nie wstydźcie się. Mężczyźni mają większy, mhm, opór do podrywu tutaj, na pewno. Okej, okay, a nie mają powodów, żeby mieć ten opór, a Włosi są bardziej bezpośredni. Tak. Oj, tak. Okej, okay, czyli no to bardzo ciekawy temat poruszyliśmy. No, myślę, że, ja uważam, że wrócimy do niego, tak, i do naszego ostatniego wejścia za chwilę. Niezła sztuka, Marta Król, Monika Mariotti. Usłyszymy się za chwilę. Niezła sztuka. Dzień dobry jeszcze raz. Witam ponownie, Marta Król. Witam w mojej audycji Niezła Sztuka. Dzisiejszym gościem jest Monika Mariotti. Buongiorno. Buongiorno, Monika. Come stai? Bene. To już było. Tak, to już było, nie? Ja wiem, ale to ja tak lubię, wiesz. Ja znam taki jeden wyraz po włosku, który bardzo lubię. Pewnie go znasz. La dolce far niente. Il dolce far niente. Il dolce far niente, nie la. Słuchaj, no może powiem, co to znaczy. No to takie, nie wiem jak po polsku. To jest słodkie nic nie robienie. Tak, piękne.
Słuchajcie, no w Polsce nie ma takiego wyrazu. To jest po prostu słodkie nic nie robienie. No to bo tak nic, pięknie nic nie robienie jest tak słodkie. Naprawdę karalne tutaj prawdopodobnie. Tutaj trzeba zaiwaniać i po prostu cały czas, nie? A ty masz poczucie takie, że musisz tutaj więcej pracować w Polsce? Znaczy w ogóle, bo ja mam takie poczucie, znaczy ja sobie to już narzuciłam, to jest moja dyscyplina, że po prostu non stop pracuję, że jak nie pracuję, to pracuję. Ja mówię, Boże, Marta, odpocznij, daj sobie wolne. I jest mi to trudno zrobić. Ja na szczęście mam poczucie, że tu muszę więcej pracować. Na szczęście. No bo to jest takie lenistwo, dar. Że w ogóle się nic nie tam robi. A tutaj... Siesta. A tutaj, tak, a tutaj mi się podoba, że jak ktoś ma pomysł, może nie dla wszystkich, ja mówię teraz o sobie, ale jak ja mam konkretny pomysł, na którym tak naprawdę pracuję zawsze trzy lata... A skąd te pomysły tak znajdujesz? Bo jestem twórczą osobą, po prostu. Okej, chodzą ci po głowie. Tak, chodzą mi po głowie, a ponieważ znalazłam swój język i swoje narzędzie, żeby wypuścić te pomysły z siebie po prostu, no to przetworzyć. To jest, tak. To, czy to jest też taka forma dla ciebie? Nie, to jest mój język. Ja potrafię grać, śpiewać i tyle. No to co potrafię robić i ostatnio... Ja myślę, że sporo więcej potrafisz. No tak, ale też napisałam, tak? To nie jest mój język. Ja tutaj nie chodziłam do szkoły. Znaczy, to jest mój język, ale nie chodziłam do szkoły polskiej, ale tak czy siak nauczyłam się pisać. Szaman jest napisany przeze mnie. Tak. Moja część oczywiście, druga. Jak się czujesz z tym, że napisałaś sztukę? Dla mnie to było największe wyzwanie, w ogóle wyzwanie, ale największy sukces tego spektaklu, to jest to, że ja wreszcie jestem po 11 latach, jestem w stanie komunikować moje pomysły po polsku, Polakom. Mhm. Więc to jest dla mnie ważne. I to jest zrozumiałe. I ten przekaz przychodzi. Tak, tak, tak. Jest zrozumiałe i wszystko jest dobrze. Tylko to wszystko, to, gdzie ja pracuję, to jest teatr i tak i tak, jeśli mogę nawiązać do tego znaczy momentu. Właśnie, po co nam teatr dzisiaj? Właśnie, po co nam teatr? My z teatru jesteśmy naprawdę w bardzo czarnym miejscu, że tak powiem. W czarnej dupie. Dokładnie. I to trzeba uważać, bo teatr od zawsze jest takim wolnym miejscem, gdzie można powiedzieć, gdzie odzwierciedlamy społeczeństwo, czyli społeczeństwo, które normalnie wiedzie sobie swoje życie, chodzi do teatru i widzi, lustro. Jakie jest społeczeństwo, lustro. Mhm. Może się zgadzać, nie zgadzać, wszystko może jedno. Może to brzydkie być, niefajne. Może, wszystko może wszystko być, jedno. Ale my jesteśmy odpowiedzialni od tego, żeby powiedzieć, ja uważam, żeby powiedzieć prawdę i dawać emocje. No dobra. Ponieważ emocje jeszcze w Polsce, czyli albo w północnych krajach, dostęp do emocji nie jest taki mamy sam. Mamy problem z emocjami? Ale oczywiście, że tak. Okej, nie wyrażamy tego. Co... Oczywiście. Ale to się trochę zmienia teraz? Znaczy teraz, no na ulicach sensie, ostatnio na ulicach. Są emocje, jak widziałam na protestach, ale dlaczego takie? Też mogą być też inne. Ja się to nauczyłam. To jest bardzo ciekawe, co ty mówisz, znaczy, bo to znaczy, że to jest problem dla nas cały czas. To znaczy, że jak już idziemy w jakieś emocje, na przykład w gniew, którego mamy sobie bardzo dużo przez lata tłumiony, to już idziemy tak po bandzie, na full, tak? Po bandzie się idzie w Polsce i w gniewie, i w radości. Okay. No bo w radości na przykład się pójdzie po wódeczce, nie? Ale chodzi o to, że emocje, które są tutaj, nigdy nie wolno pokazywać zbyt dużo emocji. Nie wiem dlaczego. Ja zostałam wychowana gdzieś indziej, ale się nauczyłam w tym kraju. Czyli zakładasz na siebie kaganiec? Takie coś zakładasz, że nie, się bez powstrzymuje? Przesady, nie. Ale nauczyłam się tutaj wyrażać łagodniej emocje, nie dotykać zbyt dużo ludzi. Z tym dotykiem czyli to ten mamy problem dotyk jednak. I uśmiechać się bardzo trzeba wyczuć. Nie, umiarkowanie nie, bo uśmiech jest tak dobry i tak leczniczy, uważam, że zawsze pomaga. Okej, ale dlaczego? To znaczy, dlaczego weszłaś w ten język Polaków? Muszę szanować kulturę tutaj, ale jednocześnie mogę wprowadzić nowe rzeczy, które mogą ją ulepszyć. Mm-hmm. A jednocześnie, kiedy jestem we Włoszech, wprowadzam polskie cechy, które mogą ulepszyć na przykład Włochy. Czyli ty jesteś taką po prostu łączniczką, która mostem. Przenosi mostem. Tak, jestem mostem. Ja zawsze widzę siebie jako most. Piękne. I wydaje mi się, że piękne to jest określenie. Jedyna moja funkcja. A powiedz mi jeszcze z tym teatrem. Znaczy, z tym po teatrem... co ludziom teatr? Jest potrzebny, no mamy coś do powiedzenia, no, ale ludzie, przecież co, ludzie, którzy codziennie chodzą do pracy i nie zajmują się teatrem, wychodzą na ulicę i mówią, co myślą? Nie.
No nie mają tego, my jesteśmy od tego, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby im pokazać, gdzie oni są w tym momencie, czy to im się podoba, czy nie. Ale żeby jakoś sublimować i te ich przeżycia, żeby przedstawić rzeczywistość. Nina Simone tak mówiła, jeśli ja nie odzwierciedlam swoich czasów, to po co ja w ogóle śpiewam i robię? Dlatego ona robiła protest songs dla czarnoskórych wtedy, kiedy się walczyło o ich prawa. Okay. A ja w tym momencie mówię o przodkach i mówię o tym, skąd jesteśmy, jak ważny jest właśnie umysł i spokój, zamiast po prostu iść w totalny gniew, który w tych czasach jest niestety nieunikniony. No jeszcze jest spektakl, który też stworzyłaś, Polonaise. Spaghetti Polonaise to jest spektakl, który promuje totalną radość, dystans do siebie. Czyli ma taką funkcję terapeutyczną. Tak. Bardzo polecam. Mam nadzieję, że będziesz to grała w Teatrze Będę grała 3 grudnia. To jest tak śmieszne i tak jesteś w tym niesamowita. I tam jest totalny lajcik i bardzo dużo włoskiej energii, ale wracając do tego teatru, jest jedna bardzo ważna rzecz. Widz musi zrozumieć, że bez niego nie ma teatru. To prawda. Drogi widzu, naprawdę nie ma teatru bez ciebie. Tak, i żeby widz już nie myślał, że my potrzebujemy kasy, bo od nich bierzemy jakąś kasę. Nie? Bo muszą kupić bilety. Ale my pracujemy, chociaż Aaron Milcarz nie jest aktorem. I teraz, ostatnie 3 miesiące przy szamanie, zobaczył, co to jest za praca aktora. Powiedział, nigdy w życiu bym się w to nie pakował drugi raz. Gdybym wiedział, co to oznacza. Gdybym wiedział, że to jest tak dużo godzin pracy, dużo emocji, dużo nerwów, adrenaliny. Przecież źle się czujesz, boli ci głowa, musisz wyjść na scenę i zagrać. Wszystko. Nasze ciało w ogóle, jak jest wymęczony. Ale to nieważne. My to robimy, bo lubimy. Tylko, że robimy to dla widzów, a widzowie przychodzą dla nas. To jest nie ogromna tego wymiana. Dla siebie, prawda? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I chodzi o to, że jeśli jest lockdown, pandemia, maseczki, płyny dezynfekcyjne, protesty, nieważne. Wychodzimy do sklepu, latamy samolotem, gdzie jest niecałe 2 metry wysokości sufitu. W teatrze jest 9 metrów wysokości sufitu. W teatrze są maseczki, płyn i są 3 siedzenia puste. Wszystko jest ozonowane. Na przykład w moim teatrze dramatycznym spektakle grane były co 2 dni, więc tam wszystko było oczyszczone. Tylko chodzi o to, że teatr nie jest nagle wydarzeniem jak na Woodstocku, gdzie wszyscy stoją i jest jakiś mega koncert, tylko jest dokładnie traktowany jak sklep, jak samolot i jak przychodnia lekarska. Tak, więc drodzy politycy, jeśli ktoś nas słucha i ma tam coś do powiedzenia, to bardzo prosimy, żebyście odmrozili teatry, znaczy żebyście nam pozwolili robić to, co robimy najlepiej, czyli dawać piękno, wzruszenia, przeżycia ludziom, którzy szczególnie teraz, w tych ciężkich czasach tego potrzebują. I naprawdę w teatrze jest bardzo bezpiecznie. Ja jakby wiem, jak wszyscy i tam są i badani, i wszyscy bardzo uważają. No i zamykając teatry, nie dając nam grać. No zamykamy głowy. Zamykamy głowy, już nie mówiąc o tym, że po prostu no, nie mamy z czego żyć i niektórzy koledzy jeżdżą jako kurierzy i chwała im za to, że są bardzo odważni, bo w ogóle artyści są bardzo kreatywni, nie? Znaczy nie robisz tego, to robisz coś innego, natomiast myślę, że teatry są bardzo ważne, że ludzie tego potrzebują. Ale nie trzeba robić tego, dlatego że system nie chce dopuścić teatrów do działania, po prostu nie może tak być. Ja myślę, że też nie mamy jakiegoś takiego lobby, ani takiego jakiegoś wsparcia dużego, kogoś, kto by walczył, tak? Jak każda branża społeczeństwa, każda dziedzina walczy o swoje prawa i o to, żeby zaistnieć, to my mówimy to samo. Ale dlaczego? Żeby jeść, to musimy kupować pewne produkty, żeby się wyleczyć, idziemy na przychodnię i żeby nie zgłupieć kompletnie i żeby mieć krytyczny punkt widzenia i światopogląd to sobie kształcić, to chodzimy do teatru. To jest produkt, jak każdy inny. Absolutnie tak, absolutnie się z tobą zgadzam. Także, no nie wiem, jak artyści nie będą długo grali, to wyjdziemy na ulicę, co? Takie emocje weszły teraz. Wyjdziemy na ulicę, Monika, i będziemy, wiesz, w samochodzie. Ale jeśli widzowie będą przychodzić do teatru, nie będziemy musieli wychodzić. Słuchaj, ale oni się teraz boją przychodzić do teatru. No my też się boimy, jesteśmy ludźmi wszyscy, więc... Absolutnie tak. Nie, ja jak grałam teraz, to widzowie byli... Poza tym my wrócimy i myślę, że ludzie też są bardzo stęsknieni teatru, sztuki. Bo co byśmy zrobili bez sztuki? Czy sztuka jest potrzebna? Bo to taki w sumie moja audycja się nazywa Niezła Sztuka. Niezła Sztuka. Niezła Sztuka jest to, co jak jesteśmy sami, czy pracujemy na każdymkolwiek stanowisku, jak jesteśmy sami, albo coś nas śmieszy, albo mamy sny. To jest sztuka.
To jest część, to, wszystko to, co się dzieje poza rzeczywistością, krzesło, tak? Krzesło, stół, kasa, czy muszę coś zapłacić, to wszystko to, co nas śmieszy, emocjonuje, smuci. Mówisz to o jest widzach sztuka. Też, o każdym, tak? Ludzie, każdym. Ludzie, którzy w codzienności rano wstają i potem kładą się do łóżka. I mają sny. Mają nie tylko sny, ale mają różne emocje w ciągu dnia, to jak te emocje, one są esencją teatru. I czasami widz po prostu siada i widzi siebie na tej scenie, gdzie my odtwarzamy to i mówi, o matko, rzeczywiście, nigdy tak nie widziałam, że mógłbym ja taki być. Ja mam tak bardzo często, rzeczywiście, no. I na twojej też sztuce Szaman, spektakl reporterski, miałam coś takiego, że myślałam o sobie, nie? Myślałam sobie, ojejku, jaka historia, ale ja też mam taką historię, trochę inną, ale też myślę o tych przodkach i gdzieś taki, przecież mam wewnętrzne jakieś takie oczyszczenie, katarzis. Ale wystarczy jedna mała refleksja widza, żeby mieć sukces. Wyszłam kompletnie rozluźniona, to znaczy przyszłam zmęczona po całym dniu, ten COVID, znaczy te wszystkie rzeczy, które się dzieją i mówię, ojejku, nie wiem, czy dam radę, premiera, siadłam. I relaks. I nagle weszłam w to. Monika, ty tam niesamowicie śpiewasz. Ja cię o to jeszcze chciałam zapytać. Wiem, że już musimy kończyć powoli. Bo proszę państwa, no Monika, jak mało kto, kogo znam, potrafi się posługiwać narządem głosu. I ty znasz różne techniki. I masz tam taką, to jest śpiew gardłowy. Czy możesz o tym powiedzieć, co to jest? Śpiew gardłowy to jest śpiew puścimy gardłem. Państwu. Dobra. Gardłem. Możemy puścić też albo ten kawałek, który taką mantrowanie. To za chwilę puścimy. Jeśli chodzi o dźwięk, to trzeba to ćwiczyć bardzo. Okej. Okay. A czy śpiewanie... Mniej więcej to brzmi tak. Nie wiem, czy mi wyjdzie teraz. No spoko. No teraz mi nie wychodzi tak. Lepiej będzie na nagraniu, bo trzeba się rozgrzać z 30 minut bo wcześniej. Bo tam ci te struny głosowe tak drżą. Tak, to jest totalna relaksacja. Mogę spróbować. Nie wychodzi mi teraz. A ja nie, mogę będzie spróbować? Na nagraniu. Mogę zaśpiewać, jak chcecie. Nie, wiesz co, nie Marta? Wiem, nie rób sobie krzywdy. Przepraszam. Nie, kocham. Nie, bo myślałam, że to jest prostsze. Ale po audycji, jak chcesz, to możemy usiąść 30 minut i sobie. Ale powiedz mi, czy na przykład ten śpiew daje coś takiego, że ci się tam trzęsie wszystko w środku i że nie, to taki rozluźnia relaks? Się. Rozluźnia. No właśnie, czy to ma terapeutyczne. To jest. To buddyści, mnisi buddyści tak mantrują. Oni mantrują najsłynniejszą mantrą Mani Padme Hum i sobie siedzą przy 12-13 godzin i tak. No właśnie. Co oni? Cały czas to robią. Nudzi. Znaczy, bo to jest takie wejście, przepraszam, nie profanuję medytacji absolutnie, tylko chodzi mi o to, czy ich ciało wtedy też jest w takim drżeniu i to w jakimś sensie ich... No to nie jest nic innego od różańca przecież, jak się to robi. To jest, ale to wiesz, jest różaniec nie wpływa na ciało tak bardzo, no chyba, że no, jeśli dobrze wchodzisz w frekwencję brzmienia, to chodzi o brzmienie. To jest bardzo ważne, Monika, jakby pomijając, niczego się absolutnie nie śmieję, po prostu te dźwięki mi nie wyszły i to było takie dziwne doświadczenie. Tylko chodzi mi o to, że Polacy mało śpiewają. To znaczy... Co? Nie. Tak, w domu. Nie, mówię ci. A, okej, okay. Na ulicy na codziennie tak. Chodzi o to, że właśnie śpiew jest niesamowicie ważny i że jest terapeutyczny. Bardzo. I że kiedyś ludzie się spotykali i razem śpiewali. I jak jeszcze można było, to myśmy zrobili taką imprezę u mnie w domu i mój Marcin gra na gitarze i po prostu zawsze każda impreza kończy się tym, że wszyscy siedzą i śpiewają. I jakby zrozumieliśmy, jak ludzie tego potrzebują. Znaczy, że mało się śpiewa, jak się spotykamy. Jest terapeutyczny, to jest bardzo ważne. Powinniśmy no we Włoszech się śpiewa na śpiewać ulicy dzieciom, bez problemu. Tak? Że często jest tak, że znamy jedną zwrotkę i koniec. Jedna zwrotka kolędy, koniec tam. Jedna zwrotka... To mnie bardzo denerwuje, kiedy się nie zna piosenki do końca. To ja już w ogóle nie zaczynam. Żartujesz. No, bo to ja... Bo nie znam żadnych. Bo jest treść, to trzeba od początku do końca słuchać. Ale wiem, ale ty jesteś szczególna, bo ci szybko to wchodzi do głowy i mówisz tyle języka. Nie, w sensie nie to, że tam staje się zła, ale nie lubię tego. Ja lubię, jak ktoś mogę wejść w tę piosenkę i się kończy i wow. Nie, i to dobra, to ja cię zaproszę na kolejną imprezę i będziemy śpiewać. Drodzy państwo, bardzo dziękuję za wspólne spotkanie z wami, z Moniką Mariotti, która była dzisiaj gościem w niezłej sztuce. Pierwszy.
pierwszym. Pierwszym gościem. Dziękuję, wow, Marta, bardzo, bardzo. I mam nadzieję, że mieliście Państwo przyjemność, czy jakieś refleksje po tej audycji, więc piszcie w ogóle, jeżeli chcecie, też o swoich refleksjach, jak myślicie, czy sztuka jest nam dzisiaj potrzebna, czy chcielibyście wrócić do teatru, czy co byście chcieli zobaczyć, czego wam potrzeba. A też będę zapraszała tutaj różnych gości, już mam całą listę zrobioną, ale gdybyście Państwo bardzo mieli ochotę, żebym z kimś porozmawiała, to też piszcie, bo no co, są telefony, są ludzie, znajomi, możemy dotrzeć do takiej osoby. No chyba, że to będzie Adele, ale też do niej dotrę. Wszystkiego dobrego, dziękuję Monika. Dziękuję Ci, Marta, bardzo. Niezła sztuka. Niezła sztuka.